Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Dzisiaj testuję nowe dziecko Panasonica, czyli GH5S. To jest aparat zaprojektowany i na nowo, i nie na nowo, bo siedzi w korpusie GH5. Ja nie będę Wam dzisiaj podawał w całej specyfikacji tego aparatu, bo jest on naprawdę bogata. Poza tym, no nie chciałbym, żeby ten film znowu trwał 15 minut. Chciałbym, żeby był krótszy. Poza tym, w ten film włożę dużo klipów, bo nie da się ukryć, że jest to aparat typowo filmowy, ale też prosiliście mnie o zdjęcia, więc przygotuję je. Powiem o największych zmianach w stosunku do GH5, ale też o cenie. 11,5 tysiąca złotych za korpus. Jeśli chodzi o samą serię GH5, to tutaj Panasonic poszedł podobną drogą jak Sony, czyli Sony miało A7, A7S i A7R. Czyli to jest taka A7S w wydaniu mikro 4/3. Sam sensor jest większy niż w GH5, ale ma mniej megapikseli. Tych megapikseli jest około 10. Cały sensor jest większy i działa na zasadzie multi-aspect, to znaczy wycinamy taki wycinek sensora, czyli na przykład jeśli 16 do 9, bierzemy całą szerokość sensora, ale nie całą jego wysokość. Nie będę tego tłumaczył, informacji jest całe mnóstwo w internecie, ale co ważne, jeśli chodzi o mniejszą liczbę pikseli w tym aparacie, to, że nagrywając 4K mamy odczyt pikseli 1 do 1, czyli jeden piksel na obrazie jest odczytywany z jednego piksela na matrycy. Kolejna rzecz, że przy Full HD 4 piksele z matrycy to jeden piksel na filmie, więc ten odczyt wygląda właśnie w ten sposób. Sam sensor w związku z tym, że ma mniej megapikseli, będzie bardziej czuły na światło. Pracuje też w dwóch natywnych czułościach ISO, bodajże 400 i 2500. Działa to automatycznie, ale możemy też ustawić to ręcznie, że przy dobrym świetle sensor pracuje tak, żeby osiągnąć maksymalną rozpiętość tonalną sceny, natomiast przy gorszych warunkach oświetleniowych pracuje tak, żeby osiągnąć jak najniższy szum. A wiadomo, że aparaty mikro 4/3 low light monsterami nigdy nie były. Mamy też wgranego tutaj V-Loga. W GH5 trzeba zapłacić za niego 400, tutaj jest za darmo, ale korpus kosztuje 11,5 tysiąca, więc no trzeba, i tak trzeba za niego zapłacić więcej. Dużo osób krytykuje, że wycięto tutaj stabilizację matrycy. Ja powiem szczerze, filmowałem już tym aparatem i rzeczywiście brakuje tego, ale to jest korpus dla profesjonalistów, a profesjonaliści zazwyczaj sięgają po gimbale. Poza tym podobno wiele osób zgłaszało Panasonicowi, że lubią te aparaty montować na przykład w środku samochodów, tak żeby nagrywać osoby, które jadą tym samochodem. I kiedy ta stabilizacja była, a była nawet wyłączona, tak czy inaczej matryca wisząca na elektromagnesie delikatnie drgała, co powodowało utratę ostrości obrazu. Tutaj matryca jest po prostu wczepiona na stałe do aparatu, więc nie powinno być tego efektu. Zaraz będę filmował tym aparatem i robił zdjęcia. Za moim kamerzystą Patrykiem idzie Monika, którą znacie już z poprzedniego filmu. Będę ją nagrywał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę testował ISO, będę filmował głównie w V-Logu, bo jednak będę chciał wyciągnąć maksimum z tego obrazu. Co ważne, pogoda jest całkiem niezła jak na moje nagrania, szczególnie, że zawsze była paskudna. Jeszcze parę słów o tym, co mi się nie spodobało już w tym aparacie, aczkolwiek całe podsumowanie zrobimy sobie później z domu. To, co mi się nie podoba, to, że mamy tutaj chyba 13 opcji nagrywania wideo, a tylko przy trzech działa możliwość zmiany klatkarzu. Nie jest napisane w której, więc musimy po kolei włączać kolejne opcje i patrzeć, czy możemy zmienić liczbę klatek na sekundę. Kolejna rzecz to, że przy slow motion nie działa autofokus, a przy 240 klatkach na sekundę i 200 klatkach na sekundę obraz jest dodatkowo zawężany, więc to trochę szkoda. Ale tak ogólnie aparat naprawdę mi się podoba. Jestem przyzwyczajony do mniejszych, większych korpusów mikro 4/3, ale ten korpus jest naprawdę świetnie przemyślany. Mamy duże koło trybów, duże koło napędu. Złącze mikrofonowe wyprowadzone jest do góry, tak że kiedy otwieramy ekran i chcemy nagrać na przykład siebie, nie wadzi to i nie zasłania nam tego, co filmujemy. Mamy wielki wizjer, ponad 3 miliony punktów. Mamy tutaj dedykowane przyciski do ISO, balansu, bieli. Dodatkowo możemy zaprogramować aż 15 przycisków i przełączników. Dodatkowo 5
wirtualnych przycisków na ekranie, więc możliwości personalizacji tego aparatu są naprawdę, naprawdę możliwe i tak naprawdę rzadko spotykam się z aparatami, które mogę aż tak bardzo spersonalizować pod siebie. Nie będę więcej gadał, chociaż lubię dużo gadać. Weźmiemy Monikę, weźmiemy aparat, zaczniemy nagrywać, później się ściemni i będziemy nagrywać low lighty, na koniec podsumowanie i nudne tabelki. Ale GH5S to nie tylko kamera, to też aparat. Dlatego wziąłem 25-1.2, tym razem od Olympusa. Zamienię 12-35 i zrobię jeszcze Monice parę zdjęć. Zobaczymy, jak będzie wyglądać jakość i co, jak wyglądają zdjęcia tak naprawdę mniejsze od tych, które robi na przykład mój iPhone, czyli 10-megapikselowe. Jak wygląda jakość zdjęć? Ciężko jednoznacznie powiedzieć, ponieważ w tym momencie RAW-y mogę odczytać tylko i wyłącznie w najgorszym programie, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia, czyli Silpix Developer Studio. On jest rekomendowany przez Panasonica i te zdjęcia wyglądają w nim po prostu źle. Patrząc na nie, myślę, że ISO 3200 będzie taką graniczną wartością, aczkolwiek do pełnej oceny muszę wstrzymać się do momentu, kiedy Adobe wypuści aktualizację do swoich programów. Największy przeskok widać jednak między ISO 25600 a 51200, kiedy ta jakość spada po prostu lawinowo. Thank you.
Nasze zdjęcia dobiegają końca. Przygotowałem cały materiał zdjęciowy, jeśli chodzi właśnie o zdjęcia i o filmy w pełnym zakresie ISO. Jadę zgrać to teraz do domu. Pełne podsumowanie zrobię już przy stole, kiedy obejrzę ten materiał. Co sądzę na razie o GH5S? Mi się ten aparat naprawdę podoba. Co prawda nie ma on stabilizacji i rzeczywiście tego trochę brakuje, więc trzeba wyposażyć się w obiektywy ze stabilizacją, jeśli chcemy mieć tę stabilizację, ale przy gorszych warunkach oświetleniowych, z tego co widziałem, to naprawdę daje radę. Nie marzniemy dłużej, jedziemy do domu i tam robimy pełne podsumowanie. To były bardzo krótkie testy, zaraz jadę na Grunwald odwieźć go do redakcji Fotoblogi. Co sądzę o tym aparacie? Od razu mówię, że tu nie będzie tysiąca technicznych funkcji. Jeśli chcecie obejrzeć wszystkie tabelki, pewnie zaraz optyczne będą testować ten aparat i powiedzą wam wszystko, jeśli chodzi o takie super techniczne rzeczy. Co sądzę? Naprawdę kawał porządnego aparatu i zacznijmy sobie od korpusu. I tutaj jeśli chodzi o korpus, ja tak naprawdę podczas całych testów nie wiedziałem, że on jest taki wielki. I dopiero wczoraj pod koniec zdjęć postawiliśmy go obok EM1 i EM1 jest dużo, dużo mniejsza. Zresztą mam tutaj EM10, bo EM1 nagrywam to wideo i zobaczcie, jaka jest różnica w tych korpusach. On jest naprawdę wielki. Ale dzięki temu, że jest wielki, mam mnóstwo rzeczy wyciągniętych na korpus. Te przełączniki, joystick, kontroler. Kontroler działa troszeczkę tak opornie, wydaje mi się, że mogłoby być lepiej. Ale te koła, te 15 przycisków do zaprogramowania, więc możliwości personalizacji tego aparatu są naprawdę ogromne. To, czego nie polubiłem i o tym mówiłem już wcześniej, to zmiana klatkarzu w niektórych trybach, a właściwie tylko w trzech. A mamy tych trybów całe mnóstwo, więc tak naprawdę nie wiem, kiedy, w którym trybie mogę to zmienić. Musiałbym się tego nauczyć na pamięć, bo aparat nie daje żadnej notyfikacji, gdzie mogę zmieniać liczbę klatek na sekundę, a gdzie nie. Więc to jeśli chodzi o to, co lubię, czego nie lubię, nie będę się wgłębiał jeszcze bardziej w szczegóły. Dla kogo jest ten aparat? On jest na pewno dla typowo profesjonalistów. Możemy go synchronizować z innymi kamerami, mamy tam taki specjalny kabel do tego, żeby był synchronizowany obraz i dźwięk. Do tego mamy tego V-loga wgranego od razu. Poza tym to jest kamera tak naprawdę, bo ona nie ma ogranicznika nagrywania. Możemy nagrywać nie tylko 30 minut, a przez to, że możemy nagrywać dłużej niż 30 minut, wchodzimy od razu w to, że to jest kamera, przez co cło na te kamery jest wyższe, dlatego ten aparat też jest dużo droższy od GH5. Do tego mamy tego V-loga, który wygląda naprawdę bardzo, bardzo płasko. W porównaniu do flata w Olympusie jest totalnie, totalnie płaski, ale przez to cięższy w obróbce. Do tego mamy te 400 megabitów na sekundę, więc to jest kawał potężnego aparatu, ale tutaj mamy dwa sloty UHS-2, więc one spokojnie nadążają. Ja nagrywałem na kartach SD UHS-2, 128 SanDiska, tam wszystko było jak najbardziej ok. Co do jakości obrazu, bo o to pytaliście najbardziej i na wysokich czułościach. I tutaj pamiętajcie, że ta matryca ma około 10 milionów pikseli, ale to jest nadal takie upakowanie pikseli jak chociażby w A7R, bo tutaj mamy czterokrotnie mniejszą matrycę niż w pełnej klatce, więc ja się nie spodziewałem tutaj takich wyników jak z A7S. Zrobiłem porównanie, które zobaczycie po intro z EM1 Mark II i ja oceniam, że porównanie tej jakości obrazu na wysokich czułościach to jest około 1,1 EV w porównaniu do EM1, jeśli chodzi o zaszumienie. Tutaj ten szum ma taką drobniejszą strukturę, według mnie jest przyjemniejszy w odbiorze, ale to nie jest 2-3 EV w porównaniu do innych korpusów Micro 4/3, więc jest lepiej, ale to nie jest jakby ogromny skok. Ten aparat też nie ma stabilizacji, o czym wspominałem wcześniej. Ja akurat korzystałem z obiektywów ze stabilizacją, ale też będzie wiązało się to z koniecznością montowania na statywach, sliderach czy gimbalach tego aparatu. Tak jak Panasonic wspomniał, bardzo wiele firm używa tego aparatu do zamocowania w środku samochodu, do nagrywania osób, które jadą tym samochodem. Nie mam akurat mocowania samochodowego, ale jestem w stanie uwierzyć, że tutaj ta matryca po prostu przy tych mikrodrganiach nie powoduje jakiegoś takiego efektu galaretki. Więc to jest aparat dla profesjonalistów. Kolejna rzecz, autofokus. I tutaj autofokus w stosunku do GH5 wydaje mi się, że jest lepszy. On nie pompuje tak, jeśli mamy taką jednakową scenę, to znaczy osoba stoi przed nami. Zresztą jak zobaczycie vlogi Gonciarza czy Adbustera, oni filmują GH5, GH4 i tamten autofokus non-stop szuka tej ostrości, mimo że obiekt jest w jednym miejscu.
Tutaj ja tego nie zauważyłem, ale też kiedy oglądałem inne porównania, to zobaczyłem, że tylko seria GH ma aż tak duże problemy, więc tak naprawdę inżynierowie pana Sonika powinni teraz usiąść, poklepać w swoich klawiaturach i poprawić to w GH 5, bo tutaj według mnie ten problem nie występuje, a na pewno już nie w tak silnym wydaniu. Aparat na pewno bardzo dobry, ale tylko i wyłącznie dla bardzo świadomego użytkownika, który będzie potrafił wykorzystać potęgę w tym aparacie. Jeszcze jedna rzecz, co z trybami slow motion, i tutaj mam podobne zdanie jak w GoPro 6. Kiedy włączam 200-240 klatek na sekundę, ja mam wrażenie, że to nie jest obraz Full HD. Tam ewidentnie na prostych liniach pojawia się pikselowanie, więc ja mam wrażenie, że to jest HD w ogóle rozciągnięte do Full HD i do 100 klatek jest ok, powyżej 100 klatek, te 200-240 klatek wygląda zdecydowanie gorzej. Ja bym używał tylko i wyłącznie w jakichś tam takich sytuacjach, gdzie muszę tego użyć, ale ta jakość obrazu jest po prostu zdecydowanie gorsza. Tak czy inaczej, bardzo pozytywnie oceniam ten aparat. Ale to nie jest na pewno aparat dla mnie, ale ja z drugiej strony nie jestem profesjonalnym filmowcem. To jest kamera dla profesjonalistów, do przemysłu broadcastowego. Bardzo dobrze, ale jeśli wiesz, jak to wykorzystać. Tyle ode mnie, dzięki i do zobaczenia. We'll be right back.